Wstałem jak co dzień rano i się okazało, że świat pojebało. Dzwonią telefony u mnie na chacie, dzwonią telefony moim ziomalom. Chcą wiedzieć wszystko o Macie, wszystko o Pato. Dyrka wkurwiona, chodzi w tej we w te po sekretariacie i myśli nad karą dla mnie za to, że jestem wkurwionym dzieciakiem, jestem zniszczonym dzieciakiem. Leżałem w zamszowym płaszczu na Emily Blatter i bezdomny kupił herbatę mi, żebym nie zamarł. Widziałem kokę i widziałem Xanax, jak graliśmy w poker bez ubrań w gimnazjum. To pojebane, no ale leżę na podłodze i czekam na karę. Oczy przekrwione, jakbym dostał gazem, pół litra na głowę popite browarem. Mój ziomo to ja, błagam nie mówcie tego mojej mamie. Top line, wow. Ema ten młody matczak, gdyby nie czekałby mnie poprawczak. Wowła, big boy, słyszy tylko bla bla. Młody matczak, ej, to moja pato reakcja. Ej, 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 to moja pato reakcja. Mat, młody matczak, ej, to moja pato reakcja. Ej, ej, to moja Mat, młody matczak. Ta moja pato reakcja. Mojej mamie uśmiechnięte panie zaprosiły ją na śniadanie w Polsacie. Chcą wiedzieć wszystko o Pato, wszystko o Macie. Przecież i tak nie skumacie. Czeka pod szkołą na ostatni dzwonek z kamerą i mikrofonem. Pytają o nas i o to, czy handlujemy mefedronem. Potem szybki wywiad z wicedyrektorem. Ktoś straszy mnie pozwem od zniesławienia, a ktoś protokołem nie czuje się dobrze. Ja pierdolę. Ale w sumie przepraszam, Batory był tylko symbolem, a bluzę musiałem założyć i każdy normalny to w sumie zrozumiał. Oprócz Krystyny Pawłowicz. Kretynie, po co to robisz? Piszą mi w DM sfrustrowane matki. Hey, you, stop right there. He's running away! Get him! After him! Move! Suspect on the run! Grab him! Quick!